Klaudia zostaje przewieziona na salę pooperacyjną. Spędzi tu około 2 godzin, a potem zobaczy siostrę. Maleństwo? No. Pokaż, spuchnięte oczy już, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze ładna oczka. Jeszcze już jestem po. Nie będę miała biegnę to słuchać. Sala operacyjna jest już gotowa na przyjęcie drugiej bliźniaczki. Czas oczekiwania Karoliny na zabieg dobiega końca. No, nareszcie. Dobra. Doczekałaś się, dzieciaku. Okej, dobrze. Jeszcze założymy ten. Przeczytaj, czy się zgadza. Tak? Dobrze. Dobrze, to zapraszam. Powolutku, powolutku. Nie denerwuj się. Chodź, chodź. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A to szyby cię odbierał. Dzień dobry. O, widzisz, kochany, proszę bardzo. Chciałabyś siostrę zobaczyć teraz? Tak, o, tak, bo one chciały machać. Tak. Tak? To chodź, idziemy. Daj Dorotkę od razu. Proszę bardzo. Chodź, pójdziemy sobie tutaj, bo tu jest sala operacyjna, a tu jest sala wybudzeniowa. Ty tu już też potem tak będziesz leżała jak siostra. Widzisz? Tak wygląda. Widzisz? Jak paskudnie, zaczeki ładne gejny. No starałem się tak, jak nie wiem. Jak tam? Wszystko w porządku? Tak. No dobrze, to ja was zostawię na chwilę. Weź nie patrz. Tu poczekam. No nie rycz, mała, nie rycz, nie ma co. Ty wyglądasz gorzej, dalej masz ten dos. Cicho bądź. Nawet taką chwilę musisz zepsuć. Jak się czujesz? Jak na kacu? Nie mów tego. Pamiętasz, jak trafiłaś na salę operacyjną, czy nie? Pamiętasz? Pamiętam, no. Tylko maskę na tym. A no i to już nie. I koniec, i odlot. To. Dobra. Ale teraz ty poczekasz na mnie. Spoko. Mhm. To co, idziemy? Gotowi? No to dobrze. Chodźmy. Dobra. Siera. Idziemy też. Jedna ze starym nosem, druga z nowym. Tak? Ile będzie podobnie. Ale wcale nie tak strasznie, co? Wygląda się tak sobie, ale jak widzisz, samopoczucie całkiem. Dobra. Edytko, w twoje ręce bardzo proszę. Tu proszę dokumentację. Pani Karolina, tak? Dobrze, bardzo proszę. No cześć, maleństwo. O, jaka zapłakana następna. Jak tam widziałaś Klaudię? Widziałam. Tak? I co? Jak wrażenia? Wciąż ma ten swój ostry żarcik. No to dobrze chyba. No to znaczy, że poszło... Ale wiesz, że szef operował nos, nie, ostrego żarcu nie operował, także to tam nic nie było wycinane. No, ale niektóre rzeczy się nie zmieniają. No to prawda. Ale zdenerwowana, co? Siostrę trzymałem za rękę, ciebie też będę, żebyś nie czuła się pokrzywdzona. To teraz tak, moja koleżanka, zaczniecie tu czarować trochę, poda ci lekarstwo, po których zrobić się troszkę przyjemniej. O, już się luzuje rączka, już. Dobranoc, już dziś więcej nie będziemy bawili. Niech anioł snu modry skrzydły cię otoczy. Widziałaś, co zrobiłem? Widziałaś, co zrobiłem? Widziałam, już nic nie mówię, bo głupio mi trochę. No dobra. Wyłączam gaz. To bawcie się dalej. To nie może nas pan zostawić. Albo gaz, albo pan. Lubię ten moment przed operacją. Czasem żartujemy właśnie, żeby rozluźnić pacjenta. Udaję, że śpiewam kołysanki, żeby go uśpić i tym podobne rzeczy. I pacjenci potem to pamiętają, czasami za to dziękują. A zdarzyło mi się nawet, że pacjentka mówi, no ale koleżankę to pan trzymał za rękę, a mnie nie.